Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o stopniach w nauce Reiki. W mojej linii tych stopni jest 3. 3 stopnie tylko. I w tych 3 stopniach zawarta jest cała wiedza, jakiej potrzebujecie do pracy z Reiki. Niektórym oczywiście może wystarczyć tylko jeden stopień bądź 2, natomiast i tak całość wiedzy dotyczącej pracy z energią Reiki w mojej linii to 3 stopnie. Pierwszy stopień nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. Na pierwszy stopień może zgłosić się każdy, kto czuje, że chce się tego nauczyć, kto o tym usłyszał, albo tego doświadczył, albo poczytał i stwierdził, to jest coś dla mnie, chcę zobaczyć, chcę doświadczyć, chcę poczuć, jak działa ta energia. Po pierwszym stopniu uczestnik, który ukończy taki stopień, jest w stanie pracować z energią. Swoim uczniom zresztą powtarzam, że właściwie ręce przykładać mogą od razu po inicjacji i tak naprawdę czują ten przepływ. Każdy z moich uczniów, każda z moich uczennic po inicjacji czuje w dłoniach przepływ energii Reiki. Po pierwszym stopniu możemy przykładać ręce przede wszystkim sobie, możemy też przykładać ręce innym, możemy przykładać dłonie zwierzętom, kwiatkom, przedmiotom, możemy energetyzować na przykład szklankę z jakimś napojem, możemy energetyzować lekarstwa czy kosmetyki, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, jakie mamy preferencje. To, co ważne, po pierwszym stopniu przekazujemy energię przez dotyk, a zatem pierwszy stopień daje każdemu, kto ukończy taki poziom, możliwość pracy z energią poprzez działanie bezpośrednie, czyli możemy działać na to wszystko, czego jesteśmy w stanie dotknąć. Drugi stopień standardowo robimy po 2-3 miesiącach od stopnia pierwszego. Natomiast tutaj pozwolę sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja też obserwuję bardzo silne zmiany energetyczne na Ziemi. Wzrasta nie tylko wibracja samej Ziemi, wzrasta też wibracja wśród ludzi. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, poziom energetyczny jest zupełnie inny niż 30 lat temu, kiedy ja robiłam pierwszy i drugi stopień Reiki. W związku z tym ja też widzę, że bardzo często ludzie już po miesiącu są gotowi do tego, żeby zrobić kolejny stopień. Nie mówię o tym otwarcie, wiedząc, że narażę się niektórym na stwierdzenie, że za szybko. Nie, nie za szybko. Kiedy człowiek jest gotowy, to po prostu podejmuje kolejne szkolenie Reiki, podejmuje kolejny stopień Reiki. I moje doświadczenie wskazuje, że w dzisiejszych, obecnych czasach, nawet jeśli ten odstęp pomiędzy pierwszym a drugim stopniem wynosi tylko miesiąc, wcale taki człowiek nie przechodzi jakiegoś strasznego oczyszczania, czym grożą, straszą ci, którzy są zdania, że 3 miesiące to minimum. Nie, to minimum ustala sobie ten człowiek, który chce po prostu mieć ten drugi stopień, który chce podejść do szkolenia drugiego stopnia Reiki. To zawsze uczestnik czuje, kiedy jest gotowy. Natomiast to, na co zwracam uwagę i co wszystkim zalecam, żeby dać sobie po pierwszym stopniu 3 tygodnie, minimum 21 dni na oczyszczanie, na oswojenie się z energią, na naukę pracy z energią Reiki. Czyli mniej więcej miesiąc to jest właśnie to minimum, które zalecam. A potem można czekać 3 miesiące, pół roku, rok, ile kto chce i jak czuje i jak uważa. Drugi stopień w mojej linii daje możliwość przesyłania energii w czasie i przestrzeni. W przestrzeni to jest dla wszystkich czytelne oczywiście. Można robić zabiegi na odległość, czyli można z dowolnego miejsca, w którym się znajdujemy, wysyłać energię ludziom, którzy znajdują się w innym mieście, w innym kraju, na innym kontynencie. Tutaj nie ma żadnego znaczenia odległość, ale można też przesyłać energię w czasie, dosłownie, dlatego że możemy robić zabiegi na sytuację, możemy wysyłać energię w pewien sposób w przyszłość, jakby układając ją w stosunku do pewnych określonych zdarzeń, na których nam zależy. I jeśli jest to zgodne
z naszym programem, z programem naszej duszy, to bardzo często tutaj reiki przynosi fantastyczne efekty. Możemy też wysyłać reiki w przeszłość, żeby niwelować pewne traumy, żeby łagodzić pewne efekty wydarzeń, które miały miejsce kiedyś dawno temu w przeszłości. Oczywiście można też pracować z energią reiki na poprzednie wcielenia, jeśli ktoś chce, lubi, wierzy, jeśli ktoś interesuje się taką tematyką, można oczyszczać sobie jakieś tematy karmiczne. Informacje na ten temat znajdziecie w wielu książkach. Polecam tutaj szczególnie podręczniki Waltera Liebecka, który również pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać energię po drugim stopniu reiki. W mojej linii są tylko 3 stopnie reiki, co oznacza, że 3 stopień domyka pełnię wiedzy na temat energii reiki. 3 stopień daje uprawnienia do szkolenia innych osób, do inicjowania kolejnych adeptów tej pięknej sztuki pracy z energią. W mojej linii 3 stopień daje zarówno możliwość inicjowania na pierwszy, na drugi stopień, jak i możliwość inicjowania kolejnych nauczycieli reiki, to też ważne. Czyli po 3 stopniu można inicjować na wszystkie 3 stopnie. Jak na pewno każdy się domyśla, 3 stopień wymaga od chętnej osoby praktyki, doświadczenia. Dlatego tutaj nie będę mówić, ile minimum czasu musi minąć. Człowiek, który chce być nauczycielem reiki, który chce innych wprowadzać w pracę z tą piękną energią, musi sam mieć swoje doświadczenie, ponieważ będzie musiał umieć odpowiedzieć na różne skomplikowane pytania zadawane przez uczniów. Dlatego praktyka i doświadczenie są tutaj najważniejsze. Sama inicjacja jest rzeczą prostą, może jej się nauczyć każdy. Znaki reiki są rzeczą prostą, może ich się nauczyć każdy. Natomiast nikt i nic nie zastąpi tutaj doświadczenia, własnego doświadczenia, własnej praktyki z różnymi przypadkami, z różnymi sytuacjami, z różnymi ludzkimi problemami, w których rzeczywiście energia reiki fantastycznie pomaga. Dlatego też dla mnie tutaj tym najważniejszym warunkiem, żeby można było zrobić 3 stopień reiki, jest przede wszystkim doświadczenie. Czyli to, co człowiek ma w sobie, to, co człowiek sam wypracował. I nieważne, czy ktoś pracuje z energią reiki rok, czy pracuje 10 lat. Najważniejsze jest to, czy rzeczywiście robi te zabiegi codziennie. Czy może mi opowiedzieć 50 tysięcy historii o różnych przypadkach, w których wykorzystał energię reiki do rozwiązania problemu, do uzdrowienia sytuacji, bądź do uzdrowienia nawet jakiegoś konkretnego schorzenia. Natomiast poza tym oczywiście żadnych innych warunków nie ma. Warunkiem tutaj jest gotowość do przyjęcia kolejnego stopnia reiki, otwartość na tę piękną energię i chęć pracy z tą energią. Dodałabym na koniec jeszcze, że dla mnie ważne jest, żeby osoba, która chce zrobić 2. czy 3 stopień reiki, rzeczywiście kochała tę piękną energię i rzeczywiście korzystała z niej na co dzień w swoim życiu. Bo to jest ważne, ponieważ to właśnie systematyczna praktyka pozwala człowiekowi cieszyć się tą energią i korzystać z jej wspaniałych możliwości.